Siema, siema, siemaneczko. Witam was. Dobrze, zrobimy teraz misję główną. I to musimy... Przeszukaj kamieniołom. Krew na kamieniu. Co to jest za misja? A to jest 20 na 24. Mam 19, więc jeszcze nie. Jeszcze nie, zrobimy misję główną. Pole poległych. Pierw pójdziemy tutaj. Rozwidlenie. Tu miał się stawić na san. Oczywiście nie mam konia, więc no cóż. Chodźże tu, na co czekasz? Co ty galasz, kurwa? Odpierdol się ode mnie. Ja mam inne, ważniejsze sprawy do zrobienia. U stronie stwórcy, to już niedaleko. Olin widział podobną do mnie kobietę. Starożytnym urządzeniu. Jeśli to naprawdę moja matka, dlaczego ślady po niej rozrzucone były tak daleko od terenów Nora? Nie pojmuję tego. Kim ona jest? Nazywa się Elizabeth Sobek. Ty, o kurde. Znów mnie szpiegujesz? No dobrze, mów. Co o niej wiesz? Nie zbaczaj ze swojej drogi, a wkrótce poznasz ją równie dobrze jak ja. A może i lepiej. Tylko uważaj. U stronie stwórcy roi się odsiepaczy zaćmienia. Aby pomóc ci w starciu z nimi, pozostawiłem trochę przydatnych rzeczy przy ruinach. Twój fokus wskaże ci miejsce. Kim on jest i skąd to wszystko wie? Powiedział Elizabeth Sun. Co to jest za mnie? No spokojnie, koniku, spokojnie, spokojna głowa. Proszę bardzo. Jedziemy. Szukaj, idź do ruin. O, tam jest w ogóle nowa misja. A ty znowu tutaj jesteś. Czekałem na ciebie. A jak często mawiam, oczekiwanie to napięcie. Ilu tam już nazbierałaś? Nie liczę ich, Neil. Nie liczysz ich? Czasem cię zupełnie nie rozumiem. Jesteś jak my, czy jakaś inna? Inna, mam nadzieję. Tak sobie tylko wmawiasz. To jak, zaczynamy? Nie, nie chcę coś z ciebie zrobić. Naokoło. Dobrze. Kurde, dalej oni strzelają. Wow. Ty wroga widzisz, a wróć cię nie ma. Starożytną ruinę.
Policja strażników. Zaćmieni i skażone maszyny. Jedna wielka szczęśliwa rodzina. Zaćmienie. Dokładnie tak jak powiedział. Szukajcie wszędzie. O kurde. O kurde. Okej, na spokojnie. Mogę tego potrzebować. Złomiarze już dawno wyniosły wszystko wartościowe, ale dla dawnych świąt. Mamy cię. Mamy ciebie. Okej. Zapraszam panowie. Zapraszam. Weźmiemy ciebie. Wszystko bierzemy. Okej, po pierwsze. Przeszukaj słowek w wyposażeniu. A tutaj leży. Nie będę marnowała miejsca. Szczerze mówiąc, nie potrzebuję tego skonika. Dokładnie tam, gdzie mówię. Zły wybór. To się może przydać. Czemu to robisz? Bo chcę, żeby ci się udało. Pomyślny chłopów. Jeszcze poręczność. Nisko sobie używam do tymczasu nieruchomienia maszyn. Aha, ta! To jest spoko. To jest naprawdę spoko. Modyfikacje. Damy ci... To. A tutaj damy pręczność. Czekaj! Anielko. Zapiszemy. Mamy amunicję do wyrzutni lin. Więcej, to jest spoko. Zwiększa spalinę na surowce. Kość dzika. Ciebie wezmę. Tłuste mięso. Hmm.
już mnie swędzi z zimna. Te wykopaliska są ogromne. Bo kopię tutaj po tych maszynie. Muszę w ogóle ekwipunek dać. Broń. Na lewo. Wytwarzanie, amunicja. Okej. Chodź, cały czas obserwuj. Jest tu ktoś? No chodź. Okej. Szukaj dalej. Wystarczy, ale niczego nie wyprzedzać. Jakieś szybkie podróże? Okej. Idźcie sobie spokojnie. Dokładnie, idźcie sobie spokojnie. Gdzie to on
tam jeszcze jest? Okej, już wiem, jak do tego podejść. Skaziciel, to może być trudne. Krytyczne. Jeszcze jeden. I krytyczny. Mam cię. No to jest spoko, żeby dużo maszyn po prostu ten unieszkodzić poniekąd. Muszę. Okej, okay, mam wszystko tutaj jeszcze. Okej. Okay. Coś tam słyszę. Najszybsza droga na dół. Tutaj jest chyba taki bosik, nie? No, dokładnie. Obróć gierze! I... akcja! Cała broń sprawna. Czas to odpalić.
Tylko szybko mi tutaj! Nie ociągać się! Wkrótce demon będzie w pełni sprawy. Kolejny święca będzie w naszej armii. To pewnie jeden z tych ośmiercaczy, o których mówił Olin. Odpowiednia nazwa. Nigdy nie dostanę się do tej wieży, jeśli nie zniszczę tego czegoś. No to nie będzie to chyba łatwe. Być. To uderzenie naprawdę coś zdziałało. I wszystkich mam załatwione. O kurde. Ja pierdzielę no. Ja pierdzielę. Co? O kurde. Dobrze, zrobimy go na spokojnie.
Udało się. Udało się? No dobra. Oficer zaćmienia miał fokus. Zobaczmy, co na nim jest. No to to nie był taki ciężki. Może dużo walił, ale... Ale wszystkie flaszki, kurde, wziąłem. Mam już za dużo. Co już? Co mam za dużo? Zwój porażenia plus 68 modyfikacja. Zwój plus 28 włóczni. Muszę w ogóle nową włócznię sobie kupić, to na pewno. To na pewno. Mam fokus. Zobaczmy, co mi powiesz. Co? Co to jest? Istota żyje? Niedopuszczalne! 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 Czego ja się spodziewała? Wszystko staje się coraz brak podpowiedzi też jest odpowiedź. Na wyjście do ciasno, ale chyba się przecisnę. Chwila, trwa identyskan. Znów jeden z nich. Potwierdzona. Autoryzacja wejścia. Witam, doktor Sobek. Zapraszam do środka. Doktor Sobek, jest pani 355510 dni spóźniona na spotkanie z panem Faro. Zapraszam na 35 piętro. Zaraz. 355 tysięcy. To całe wieki temu. Co tu się dzieje? Jakieś ten rekordy są tutaj, jakieś dźwięki. Uśmiercacz. A przynajmniej jego posąg. Maszyna stworzona, by zabijać. Oni, co to za miejsce? Co oni tu robili? To była korporacja. Grupa ludzi dość podobna do plemienia. Oni wytwarzali maszyny. Rozumiem. Mów dalej. Przesłałem trochę danych na twój fokus. Pomogą ci zrozumieć. Powietrze. Nie ma żadnego zapachu, nawet nie czuję jeszcze jeden zawał. Ale dam radę się przycisnąć. Dam radę, nie? Myślę, że mogę użyć tej rampy, by wrócić na górę. A, bo tu jest uśmierczać, ta, okej. Chyba dam radę tu się wspiąć.
O, skrzyneczka. No ładnie się spina. Udało się. Wygląda na drogę na górę. Lub to, co z niej zostało. To będzie długa droga. Na większości trasy zamarznięty metal. Nie ułatwia mi pani zadania, doktor. Jeśli dam radę. Nie znajdują sposób, by się tu zaczepić, to i ja dam radę. Nie możemy odsuwać. Od czasu, gdy maszyny samowolnie podjęły działania ofensywne przeciwko robotom i ludziom z kombinatu. Stróże pokoju? Jak nazywali swoje maszyny? Zostały zbudowane z myślą o wojnie, nie pokoju. A na początku, bo pokój na pewno, nie? Uf. Okej, mam. Śnieg wziął tę krainę w posiadanie. Geronimo! Kurde, to był fart. A. O kurde, był tam coś jednak. Jeszcze. Będę musiała coś zostawić. Kamienie. Kamienie mnie nie interesują. Droga na górę. Trzeba tylko kilku dobrych uchwytów. Dobra, udało się. Ciekawe, co tu znajdę. O! Zbadamy. Wszystkie dane na tym urządzeniu zostały skasowane. Czy chcesz skorzystać z uprawnień poziomu alfa, aby je odzyskać? Jasne. No tak, myślę, że tak. Plik danych został odzyskany. Zeskanuj zapis. Elizabeth, jak miło cię... Kopelat. Gdzie są twoi prawnicy? Zwolnieni.
Wycofałem wszystkie pozwy, gdy wylądowałaś. Zakładam, że możesz to potwierdzić. Dobrze, to wygląda interesująco. Może zamówimy jakiś lunch? Odnowimy znajomość? Daj spokój, Ted. Musiałeś coś spieprzyć, inaczej nie podlizywałbyś się tak i nie ściągnąłbyś mnie tutaj. Więc wyduś to. Wiesz, rydwany mają jakąś usterkę. Roboty zabijaki? Stróże pokoju, tak, ten. No to je wyłącz. Jasne, Liz, gdybyśmy tylko mogli, ale nie reagują. Chcesz mi powiedzieć, że Rój się zbuntował? Jest jeszcze gorzej. No kurde. W takim razie pokaż mi dane. I zjem ten lunch. Sama. Ted Faro sprowadził tu Elizabeth Sobek? Ale oni się nienawidzili. Kolejny plik danych został odzyskany. To nie jest usterka. To jest katastrofa. Wiem o tym. Jest źle. Źle? Jezu, Liz. Nie jest źle, Ted. To apokalipsa. Ha. Zbudowałeś serię morderczych robotów. Stróży pokoju. Używających biomasy jako paliwa. W razie potrzeby. I obdarzyłeś je możliwością samoreplikacji. Ograniczonego powielania się pod kontrolą. Niestety nie. Twoja usterka przerwała łańcuch dowodzenia. Ten Rój reaguje teraz tylko na własne komendy. Myślisz, że tego nie... Wszystko, co żyje, jest paszą. A mnożą się tak szybko, Ted, że obedrą ziemię do gołej skały w 15 miesięcy. Nie mówimy tu o upadku cywilizacji, lecz o całkowitej zagładzie. O kurde. Więc jak to zatrzymać, póki jest pod kontrolą? Nic nie jest pod kontrolą! A wiesz, o co mi chodzi? Jasne. Czyli zanim prawda wyjdzie na jaw. Liz, zrobię wszystko, co każesz. Pracuj nad tym, a wykonam wszystkie twoje zalecenia. Trzymam cię za słowo. Roboty Faro zagroziły życiu na Ziemi. Ale ona jakoś je pokonała. Świat przedwiecznych upadł, ale życie wciąż istniało, inaczej nie byłoby nas tu. Ostatni plik danych został odzyskany. Projekt Nowy Świt? Jezu, Liz. Musi być inny sposób. Gdyby istniał inny sposób, na pewno bym go zaproponowała. Ale to? To? Gdy prosiłem cię, żebyś znalazła lek, nie spodziewałem się, że będzie gorszy od choroby. Nieprawda, Ted. To nie jest łatwe, ale nie mamy wyboru. Podpisz propozycję. Ale nie mogę tego podpisać. Owszem, możesz. To? Liz, za nic nie mogę podpisać czegoś takiego. Masz wybór, Ted. Wiem. Mówię z pokładu pionów zlotu w drodze do sztabu dowodzenia robotami. Za kwadrans spotkam się z generałem Heresem i całym dowództwem. Co? Co? Odbiło ci? Możesz wybierać, co im powiem. Podpisz, a wspomnę, że najbogatsza korporacja na Ziemi gwarantuje fundusze na wybudowanie nowego świtu. Według mojego projektu. Albo nie podpisuj, a zadbam o to, by wszyscy mieszkańcy planety poznali przyczynę tej usterki. Jezu, Liz. O kurde. Nie musisz mi grozić. Podpiszę. Spójrz na to z dobrej strony. Teraz możesz wrócić do tego, w czym zawsze byłeś dobry. Wykładania kasy i patrzenia, jak pracuję. Boże, wybacz mi. No to nieźle. Rozwiązanie było tak straszne. Co zrobiła, żeby powstrzymać roboty? Wykryto uprawnienia zarządu. Gwiazda ekspresowa otwarta. To nie ma sensu. Sobek nie mogła być moją matką. Żyła wieki temu. Tyle poszukiwań i wciąż jestem daleko od celu. I taka jest twoja reakcja na to, czego się dowiedziałaś? Marudzić jak rozpieszczony Bachor? Mhm. Następnym razem spróbuj mi to powiedzieć prosto w twarz. Proszę bardzo.
Naprawdę nie pojmujesz, jak monumentalne znaczenie ma to, czego się dowiedziałaś, Aloy? Spodziewałem się po tobie więcej. No, twarz już jest. A jakieś imię do niej? Ze wszystkich pytań, które mogłaś teraz zadać, wybrałaś właśnie to? Strawiłem dekady na przeszukiwaniu ruin przedwiecznych, próbując rozwikłać zagadkę ich zniszczenia. Od wielu lat podejrzewałem, że to roboty Faro zniszczyły ich cywilizację, ale nie miałem dowodów. W kilka minut odkryłaś więcej pradawnej wiedzy niż ja przez całe życie. A poznać chcesz? Tylko moje imię? To było Zajmę pierwsze raz. Pytanie. Tak się nazywam. A teraz? Może mam jeszcze kilka innych na pewno. Jakieś mniej trywialne. Skoro jesteś taki mądry, to dlaczego po życiu spędzonym na przekopywaniu tych ruin wiesz tak mało? To nie moja wina, że kiepsko ci idzie. Przybyłam do tych ruin, poszukując Elizabeth Sobek. Nie z powodu tego, co zrobiła wieki temu. Ale dlatego, że ludzie próbują mnie zabić teraz. Nawet dzisiaj. Mam większe problemy niż użeranie się z tobą. Gratulacje. Właśnie przeszłaś od marudzenia do gigantycznych fochów. Elizabeth była z ciebie dumna. Kurde, no. Musisz wziąć się w garść i zacząć myśleć rozsądnie. Dopiero wtedy zrozumiesz, w jak wielkich jesteś tarapatach. O czym ty właściwie mówisz? Goniłaś za jakąś zagadką i wpadłaś w tłum większych tajemnic. Ich wspólnym mianownikiem jest Elizabeth Sobek. Ale jaki to związek? Ona nie mogła być moją matką, skoro żyła wieki temu. Tego jeszcze nie wiemy. A dowiemy się dopiero wtedy, gdy odkryjesz coś więcej. Dzięki tobie dowiedzieliśmy się, że roboty Faro mogły kiedyś spowodować zagładę życia na Ziemi. Ale tak się nie stało. Cywilizacja przedwiecznych upadła, ale życie... życie przetrwało. Oczywiście. Zatem... co zrobiła Elizabeth? Jak udało się jej powstrzymać roboty, zanim było za późno? Czym był projekt Nowy Świt? W końcu właściwe pytanie. A więc? Jesteś gotowa ruszyć po odpowiedź? Oczywiście. No to czemu tu jeszcze stoisz? Idziemy dalej. Jesteś nieznośny, wiesz? Kontynuujmy. Elizabeth powiedziała Tedowi Faro, że zmierza w miejsce zwane Sztabem Dowodzenia Robotami, aby powiedzieć im o Nowym Świcie. To miejsce wciąż... istnieje. Oseram nazywają je Kurhanem. Kurhan? No pięknie. Znajdziesz je w górach na wschodzie, pod splątanymi zwojami metalowego diabła, a raczej robota BOR-7 Horus, bo tak brzmi ich nazwa. Odezwę się, kiedy tam dotrzesz. Będę czekać. Zanim się spotkamy, no. Popracuj trochę nad manierami. I misja zakończona, i tym sposobem też zakończę ten odcinek. Trzymajcie się. Wspinanie się na górę. Teraz do sztabu dowodzenia robotami, aby poznać sekrety Nowego Świtu.